Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące 7 odcinka Rodu Smoka. W 7 odcinku w końcu zaczęło się dziać dosyć sporo. Intrygi, polityka, zdrady, zabójstwa, to wszystko mieliśmy podane na tacy. Zakończenie może być dosyć intrygujące i ciężkie do zrozumienia, jednak za chwilę wyjaśnię wam plan Daemona i Rhaenyry, ponieważ ten jest naprawdę cwany. Zapraszam do materiału. Na końcu odcinka Daemon i Rhaenyra połączyli się węzłem małżeńskim, tylko żeby do tego doszło, to musieli wymyślić naprawdę niecny plan. Oto jak do tego wszystkiego doszło. Aby Daemon i Rhaenyra mogli się pobrać, musieli pozbyć się wszystkich przeszkód stojących na ich drodze. Jedną z takich przeszkód był Leanor Velaryon. Oczywiście Rhaenyra nie mogła mieć dwóch mężów jednocześnie, szczególnie że jednym z nich jest jej wujek Daemon Targaryen. Tak więc trzeba było pozbyć się Leanora. Rhaenyra ma dobre serce i nie chciała po prostu zabić Leanora, aby się go pozbyć. Chciała dać mu szansę, aby wiódł prawdziwe i szczęśliwe życie z kimkolwiek chce w Essos. Daemon zaoferował Quarlowi złoto i bezpieczną podróż do Essos wraz z Leanorem, jeżeli tylko będą częścią ich planu. Oczywiście mogliby go zabić i byłoby po kłopocie, jednak tak jak powiedziałem, Rhaenyra ma dobre serce, tak więc włączyli Leanora i Quarla do swojego planu. A ich plan polegał na tym, że sfingowali śmierć Leanora Velaryona, co teraz jest naprawdę bardzo ważną rzeczą i prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną tańca smoków. Daemon powiedział Quarlowi, że musi sfingować śmierć Leanora, ale tak, aby ktoś był tego świadkiem. No więc wtargnął do komnaty jego ojca i zaczęli się bić na miecze. Jedyny świadek powiedział, że pobiegnie po strażę. Kilka chwil wcześniej Daemon zabił jednego ze strażników i to właśnie jego ciało było w kominku, spalone na popiół tak, że nie dało się tego rozpoznać. To ciało miało na sobie naszyjnik Leanora i buty Leanora, tak więc teraz nie ma żadnej wątpliwości. Ponieważ nie można rozpoznać ciała, nikt nie będzie kwestionował tego, że nie jest to Leanor, a ktoś inny. Pod koniec odcinka widzieliśmy, jak Quarl odpływa na statek do Essos, a za nim wchodzi Leanor, obcięta głowa na łyso i przebrany, tak aby nikt nie mógł go poznać. I tak naprawdę Leanor będzie miał szczęśliwe zakończenie w całym tym Rodzie Smoka jako jedyna postać. I bardzo dobrze. I dzięki temu Rhaenyra i Daemon upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, Leanor może sobie szczęśliwie żyć z kim chce i gdzie chce. Po drugie, teraz będą mogli wzmocnić swój ród Targaryenów. No właśnie, tylko co oznacza ich małżeństwo? Przypominam, że Daemon i Rhaenyra wzięli ślub tuż po tym, jak Lady Lyanna została pochowana i tuż po tym, jak Leanor w cudzysłowie zginął. Oczywiście nie muszę wspominać, że król Viserys będzie wściekły, ponieważ już raz odmówił ich małżeństwa w bodajże 4 odcinku, a żądza między Daemonem i jego siostrzenicą, tak to się nazywa chyba, siostrzenicą, była aktywna przez te minimum 10 lat, tak więc to była tylko kwestia czasu, kiedy Rhaenyra i Daemon wezmą ślub. Ten ślub był spowodowany nie tylko rządzą między nimi, ale też był bardzo ważny politycznie. Jak wiecie, w Rodzie Smoka mamy teraz dwie strony. Po jednej stronie stoi Alicent i Otto Hightower, którzy chcą, aby dziecko Alicent i Viserysa było następcą Żelaznego Tronu. Po drugiej stronie mamy Daemona i Rhaenyrę Targaryenów, którzy chcą, aby to ich przyszłe dziecko zasiadało na Żelaznym Tronie po tym, jak Rhaenyra zejdzie z tronu. Tak więc tak rozpocznie się taniec smoków. Daemon wytłumaczył Rhaenyrze, że aby być dobrą królową, jej poddani i wrogowie nie tylko muszą ją wielbić, ale też muszą się jej obawiać. Tak więc sfingowanie śmierci Leanora pokazuje, że Rhaenyra nie cofnie się przed niczym, aby zasiąść na Żelaznym Tronie. Niestety Rhaenyra i Daemon będą musieli zostać na Dragonstone z dala od króla, który, tak jak powiedziałem, sprzeciwił się wcześniej ich małżeństwu. Atak Alicent na Rhaenyrę tym bardziej podzielił dwie rodziny, tym bardziej podzielił dwie strony tego konfliktu. Na samym początku sezonu Otto Hightower powiedział swojej córce Alicent, żeby uwiodła króla. Od tamtej pory dzielnie walczy, aby to jego wnuk zasiadł na Żelaznym Tronie.
Na końcu odcinka Otto w rozmowie z Alicent powiedział, że bał się, że ta strona, którą zobaczył w Alicent, nigdy nie istniała. Ta wściekłość do rodu Targaryenów, a raczej do Rhaenyry. Obawiał się, że to nigdy nie nastąpi. Teraz jednak, kiedy był świadkiem tego na własne oczy, będzie mógł wprowadzić w życie swój plan. A jego plan zakłada to, że to właśnie jego wnuk będzie na żelaznym tronie. I tak właśnie znowu rozpocznie się taniec smoków, czyli wojna domowa w rodzie Targaryenów. Jak myślicie, kiedy to nastąpi? Oczywiście nie może to nastąpić wcześniej niż śmierć króla Viserysa, tak więc wydaje mi się, że w 8 lub 9, a na pewno jeszcze w pierwszym sezonie zobaczymy jego śmierć i początek tańcu smoków, czy tańca smoków, który no już będzie w pełni w drugim sezonie. Niestety pewnie będziemy musieli poczekać cały rok na drugi sezon. Dajcie mi znać, co sądzicie o całym sezonie do tej pory Rodu Smoka, co sądzicie o 7 odcinku. Powiem wam, że w końcu akcja się zagęszcza i jest naprawdę coraz lepiej. Nie to, żeby było słabo, tak jak w przypadku Pierścieni Władzy, ale jest tutaj coraz lepiej. Każdy odcinek jest lepszy od poprzedniego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.